Chińska firma o nazwie DeepSeek wypuściła potężny model sztucznej inteligencji, który możesz wykorzystać bezpłatnie. Ten model przewyższa w wielu testach modele od OpenAI, czyli od twórców ChatGPT. Według autorów DeepSeek wytrenowanie ich modeli było znacznie tańsze od wytrenowania takich modeli np. jak O1 od OpenAI. No i firmy technologiczne takie jak np. Nvidia zaliczyły ogromne spadki na giełdzie. Nvidia straciła na swojej wartości 500 miliardów dolarów. W tym filmie pokażę Ci, dlaczego ta informacja jest tak ważna i wzbudziła rewolucję na świecie, jak praktycznie korzystać z tego modelu oraz na co uważać, jeśli dbasz o swoje bezpieczeństwo. Zaczynamy. Tak wygląda interfejs aplikacji DeepSeek, w którym możesz rozmawiać z tym chatbotem i jak widzisz jest bliźniaczo podobny do ChatGPT. Mamy tutaj pole do wpisania wiadomości do wpisania swojego polecenia, czyli na przykład mogę zapytać co to jest DeepSeek i mogę wybrać Deep Think, czyli najnowszy model R1, który jest porównywalny do tego od OpenAI, czyli O1. System dał mi odpowiedź, teraz mogę ją wykorzystać lub poprowadzić dalszą rozmowę, aby uzyskać więcej informacji na interesujący mnie temat. Ale dlaczego ten model jest tak wyjątkowy? Zacznijmy od testów. Modele sztucznej inteligencji są testowane na różnych benchmarkach, czyli właśnie systemach, które oceniają ich wydajność, ich możliwości. No i tutaj mamy właśnie nasz model DeepSeq V3 który jest oznaczony na niebiesko i mamy dla porównania model GPT-4O, który jest zaznaczony na żółto. Jak widać, model V3 pokonuje właśnie model GPT-4O dostępny w ChatGPT w każdym teście. Jedyny konkurent w tej kategorii to Klot 3.5 Sonet, który właśnie jest od niego lepszy w niektórych testach. Prawdziwą rewolucją jest jednak udostępnienie bezpłatnie modelu DeepSeek R1, który ma możliwości zaawansowanego rozumowania i ten model w testach jest zbliżony, a momentami wygrywa z modelem od OpenAI O1, czyli modelem, który jest dostępny tylko w płatnej wersji i to w ogromnych ograniczeniach. No i tutaj te testy wyraźnie pokazują, że te modele są zbliżone. Dipsyck R1 jest na niebiesko, O1 jest na szaro i wyniki są bardzo porównywalne. Takie analizy porównawcze są ciekawym punktem odniesienia, ale nas najbardziej interesuje to, jak w praktyce wykorzystać to w naszej codziennej pracy i życiu. Pokażę Ci teraz, jak zalogować się do systemu. I kilka sposobów na to, jak możesz wykorzystać ten model. Najprostszy sposób na skorzystanie z tego systemu to wejście na stronę dipsic.com i tutaj kliknij przycisk Start Now. Na ten moment mamy informację na żółtym tle, że niestety system jest przeciążony, atakowany, no i nie możemy się do niego dostać. I jeśli to się zmieni, no to po prostu będziesz mógł sobie tutaj stworzyć konto i zalogować się do systemu, najlepiej wpisując tutaj swój adres e-mail i Hasło, a nie korzystać właśnie z Google'a lub innych systemów. O tym powiem Ci na końcu tego filmu, dlaczego jest to ważne. No i jeśli chciałbyś dowiedzieć się, czy u ciebie występują problemy, czy to są globalne problemy, no to na stronie Status DeepSeek można zobaczyć właśnie informacje, czy system jest dostępny, czy też nie. Ja mam konto w tym systemie od dłuższego czasu, dlatego mogę się zalogować i pokażę Ci teraz, jak działa system w dużym skrócie. Po zalogowaniu się do systemu DeepSeek zobaczysz taki ekran. Tutaj będziesz mógł rozpocząć nową rozmowę z chatbotem. I jeśli chcesz skorzystać z tego lepszego modelu, wybierz sobie DeepThink R1. No i wystarczy, że kliknę sobie tutaj. Mamy możliwość również wyszukiwania informacji w internecie i mamy możliwość przesłania plików, maksymalnie 50 plików, 100 MB każdy. Pamiętaj, żeby nie przesyłać tutaj wrażliwych informacji, bo. Mamy tutaj kilka zagrożeń, ale za chwilkę ci pokażę o co chodzi. Gdy wejdziesz sobie w ustawienia, no to możemy sobie tutaj tylko zmienić język na angielski albo chiński. Możemy zmienić kolorystykę, czy ma być to jasny panel, czy ciemny. Ja wykorzystuję ciemne, żeby oszczędzać moje oczy. No i mamy profile, ale nie mamy tutaj, tak jak w OpenAI, możliwości decydowania, jakie dane są przekazywane do firmy, tylko możemy tylko usunąć konto i ewentualnie zobaczyć politykę prywatności. No i ja taką politykę wkleję do naszego czata i zapytam go o zagrożenia wynikające z korzystania z tego systemu. Wpisuję polecenie. Wykonaj dogłębną analizę polityki prywatności i napisz najważniejsze zagrożenia, które wynikają z korzystania z systemu DeepSeek w wersji przeglądarkowej, bo to jest ważne. No i wklejam tutaj treść polityki prywatności, która jest dostępna na stronie DeepSeek. Wysyłam takie polecenie. Model myślał przez 31 sekund, a następnie udzielił bardzo rzeczowej odpowiedzi. I tutaj przejdziemy sobie do kolejnego punktu. Dlaczego trzeba uważać na korzystanie z tego modelu, szczególnie w wersji przeglądarkowej? Pierwsze zagrożenie. Wszystkie informacje są przechowywane w Chinach i mogą być wykorzystane do różnych celów. Drugie zagrożenie. Szeroki zakres zbierania danych. Dane są zbierane z czatów, nagrań, plików. Wszystko co wpisujesz do czata, jest przekazywane i przetwarzane. Przez właścicieli. Dodatkowo system może sczytywać wzorce pisania na klawiaturze, czyli może monitorować rytm i wzorce pisania, co może służyć do identyfikacji behawioralnej, dane techniczne o komputerze, IP, identyfikatory i różne dodatkowe informacje. Mamy również tutaj informację, że płatności mogą być właśnie powiązane z naszą tożsamością. Jeśli system wprowadzi płatności, to również będzie sobie z tymi danymi robił, co zechce. No, i oczywiście mamy przekazywanie danych do stron trzecich, czyli dane mogą być sprzedawane: wszystko, co dodajesz, piszesz, może być sprzedane. Twoje dane osobowe również. Mamy słabą gwarancję bezpieczeństwa, ograniczone prawa. No, i jeszcze jest trochę tych zagrożeń, i to wszystko oczywiście napisał nam DeepSeek na podstawie swojego regulaminu. Przeczytałem ten regulamin, i wszystkie te informacje się zgadzają. Dlatego trzeba być naprawdę ostrożnym, gdy korzystamy z tego rozwiązania. Szczególnie jeśli korzystasz z właśnie wersji przeglądarkowej lub aplikacji, którą również możesz zainstalować na swoim smartfonie. Aplikacja mobilna DeepSeq jest dostępna zarówno na Androidzie, jak i na iOSie. i uwaga, jest to najchętniej pobierana aplikacja w ostatnim czasie. Ma już naprawdę ogromną ilość pobrań. W przypadku Androida mamy tutaj już 10 milionów pobrań. No i oczywiście korzystając z tej aplikacji również zgadzamy się na to, że wszystkie dane wypływają do Chin, więc nie polecam je instalować. Jeśli masz skorzystać z tego modelu, to są na to lepsze sposoby. Pokażę Ci kilka z nich, zaczynając od tych prostych, przechodząc do tych bardziej zaawansowanych. Zanim pokażę Ci bezpieczniejsze sposoby na korzystanie z tego modelu, mam dla Ciebie propozycję. Od lat uczę ludzi, jak wykorzystywać sztuczną inteligencję w pracy i biznesie. I przygotowałem zestaw materiałów, które będą idealne na start, żeby zacząć swoją przygodę. Przygotowałem narzędzia, które wykorzystuję na co dzień w moim biznesie, które oszczędzają mi dziesiątki godzin pracy. Kliknij link w opisie i odbierz Twoje materiały. A gdy to zrobisz, przejdźmy dalej, czyli do tego, jak możesz wykorzystać model Deepseek w sposób bardziej bezpieczny. Najprostsza metoda na skorzystanie z tego modelu to wejście sobie na Hugging Chat. Musisz tutaj utworzyć bezpłatne konto na Hugging Face. Jeśli nie znasz tego portalu, a interesujesz się sztuczną inteligencją, to zdecydowanie warto tutaj założyć swoje konto. Możesz tutaj testować różne modele. No i po założeniu konta, czyli klikamy sobie sign up, możesz zalogować się do systemu, pisując swoje dane Teraz przewitacie interfejs użytkownika. Tutaj możesz sobie wejść w ustawienia, albo w tym miejscu możesz wybrać modele. Wybieram model Deepseek R1 i rozpoczynam nowy czat. Mamy informację, który model jest aktualnie używany. No i teraz mogę zapytać o co tylko zechcę przeanalizować dane, stworzyć jakiś tekst i robić właśnie różne inne rzeczy. Jedyny minus jest taki, że w tym wypadku nie prześlemy plików do analizy. Drugi sposób to wejście w Perplexity. Znowu musimy sobie tutaj utworzyć konto i w wersji bezpłatnej możemy sobie włączyć Pro Search i w tym wypadku możemy wybrać rozumowanie z R1, czyli właśnie jest to model DeepSeek, ale hostowany w USA, czyli dla odmiany nie przekazujemy danych do Chin, tylko do Ameryki. Pamiętaj, żeby nie udostępniać tutaj żadnych wrażliwych informacji, które w jakiś sposób mogą ci zaszkodzić. No, i teraz znowu możemy sobie właśnie rozmawiać z tym modelem. No, niestety mamy tylko tutaj pięć wyszukiwań w takiej formie. Jak to wygląda? Wprowadźmy sobie tutaj polecenie. Prowadziłem takie polecenie, które zostało mi zasugerowane. OpenAI twierdzi, że DeepSeq użyło jej modeli. To jest kolejna informacja, która obiega świat. No i tutaj przy pomocy pro-wyszukiwania system przejrzał 10 źródeł i mamy podsumowanie, czyli mamy wprowadzenie, zarzuty. Kontekst etyczny i prawny, skutki rynkowe i technologiczne, dalsze kroki, czyli mamy taką esencję informacji, nie musimy tego szukać w internecie w wielu źródłach, tylko możemy sobie to właśnie zobaczyć w takiej formie. No i jeśli chcesz zweryfikować te informacje, to tutaj mamy odniesienia do konkretnych źródeł, czyli to nie jest tak, że model sobie halucynuje, wymyśla, tylko właśnie korzystając z tych stron może dostarczyć Ci informacje. Pytanie, czy te strony mają prawdziwe informacje, no to już trzeba sobie zweryfikować samemu, ale tego typu systemy znacznie przyspieszają wyszukiwanie informacji. Jeśli nie znałeś jeszcze Pertexity, to zdecydowanie warto korzystać z tego narzędzia i to narzędzie również znajduje się na liście moich ulubionych narzędzi, które wykorzystuję w codziennej pracy. Ostatni najbezpieczniejszy sposób na to żeby skorzystać z modeli sztucznej inteligencji to wykorzystanie ich na lokalnym środowisku na twoim komputerze. Pokazuję ci to jako ciekawostkę ale chciałbym żebyś wiedział jak jest to już proste do zrobienia i naprawdę nie trzeba umiejętności technicznych żeby zainstalować taką aplikację. Ja korzystam sobie do testów z LM Studio i tutaj żeby stworzyć żeby wybrać model który chcemy zainstalować wystarczy wejść sobie na taką lubkę po wpisaniu R1 Pokażą się różne modele, możemy je przefiltrować, na przykład po największej ilości pobrań i zobaczyć, właśnie, które modele mogą nam się przydać. No i tutaj mamy taki dość popularny model, który można sobie zainstalować. On ma około 18 GB. Mamy również nieco słabsze modele. One będą cechowały się tym, że no po prostu będą dawać gorsze odpowiedzi, ale też będą wymagać mniejszych zasobów sprzętowych i będą zabierać mniej na dysku. Ja wybrałem model R1, który ma 14 miliardów parametrów, no i można go wykorzystać do nieco prostszych zastosowań. Nie jest to najlepszy model, ale dlaczego nie wybrałem najlepszego? Potrzeba wiedzieć o bardzo, bardzo ważnej rzeczy. Te modele są obsługiwane lokalnie i musisz mieć naprawdę mocny sprzęt, żeby to. Działało i działało dobrze. Ja aktualnie korzystam z karty graficznej NVIDIA, która ma 12 GB RAMu i ona pozwala mi na obsługę nieco mniejszych modeli. Teraz przetestujmy, jak model działa w praktyce. Tworzę sobie nowy czat i wpisuję moje polecenie. Na podstawie przesłanych informacji, stwórz krótki wpis na Facebooka, który zachęci czytelnika do zobaczenia mojego nowego filmu. No i mogę napisać po polsku. Następnie mamy informacje dodatkowe. W tym miejscu wklejam scenariusz mojego filmu i wysyłam taką wiadomość. System zaczyna analizować problem i zaraz da mi odpowiedź, a w tym czasie zobaczmy, jak wygląda zużycie karty graficznej. Jak widzisz, karta graficzna pracuje na naprawdę wysokich obrotach, zużycie jest prawie maksymalne, no i pokazuje to, że trzeba mieć naprawdę dobry sprzęt, nawet żeby uzyskać tak proste rzeczy, jak wpis na Facebooka. Więc na ten moment jest to zarezerwowane raczej dla hobbystów i osób, które naprawdę cenią swoją prywatność, ponieważ mógłbym teraz odłączyć się fizycznie od internetu, a... Mogę nadal korzystać ze sztucznej inteligencji, więc nawet jeśli ChatGPT przestanie działać, no to mogę sobie z tego skorzystać. Osobiście nadal będę korzystał z płatnej wersji ChatGPT, która daje mnóstwo możliwości. Mamy tam projekty, asystentów i można tam robić niesamowite rzeczy. O tym wszystkim mówię w moich kursach online, które możesz zobaczyć w opisie filmu. Dziękuję Ci za oglądanie. Jeśli Ci się podobał, to zostaw mi łapkę w górę, komentarz i widzimy się w kolejnych materiałach. Pozdrawiam, Krzysztof Gonet.